Dzień dobry, nazywam się Darek Bogusz, jestem inspektorem nadzoru prac w terenach zieleni. Znajdujemy się na Polanie Popowickiej przed dębem Monument. To drzewko zostało posadzone w zeszłym roku we wrześniu z okazji pierwszej rocznicy powstania Stowarzyszenia Fauna i Flora Popowic. Dlaczego to drzewko zostało posadzone w tym miejscu i dlaczego akurat taka odmiana, dowiecie się z tego odcinka. Dlaczego ten dąb, dąb monument, jest to odmiana dębu szypułkowego, a więc z łaciny Quercus robur, odmiana monument. Dlaczego to drzewo posadzone jest akurat w tym miejscu, czyli na Polanie Popowickiej? Polana Popowicka, kiedyś nazywana Eichenpark, czyli park dębowy. Po mojej lewej stronie, a po waszej prawej, jest ostoja takiego lasu dębowego, czyli fragment lasu, który kiedyś tutaj występował. Ten las ciągnął się przez Park Zachodni w stronę Pilczyc i dalej Maślic. Chcieliśmy posadzić to drzewo jako taką formę nawiązania do tamtego terenu. Dlaczego monument? Ostatnimi laty bardzo często, bardzo silnie poraża liście aparat asymilacyjny dębu, choroba grzybowa, czyli mączniak prawdziwy dębu. Jest to zmora leśników, zmora szkółkarzy i zmora wszystkich miłośników przyrody. Macie Państwo też do czynienia z tą chorobą, na pewno u siebie w ogrodach. Czym objawia się mączniak? Liście stają się białe, mają taki mączysty nalot. W jakimś stopniu osłabiają roślinę. Dlatego postanowiliśmy kupić to drzewo, które zostało wyhodowane przez szkółkarzy ze szkółki Schmidt koło Warszawy we współpracy z Instytutem Dendrologii Państwowej Akademii Nauk w Kórniku. To drzewo, wiemy, mamy takie zapewnienia od szkółkarzy, że jest to drzewo odporne właśnie na mączniaka. I mamy nadzieję, że to jest jakieś remedium, jakaś metoda na to, żeby wzmocnić te dęby, żeby one były bardziej odporne na tą chorobę, bo nie wiemy i naukowcy nie wiedzą, jak drzewa będą się zachowywały w kolejnych latach w zderzeniu z tym patogenem grzybowym. Drzewo zostało posadzone w zeszłym roku, ale nie od zera. Ze szkółki, okres szkółkowania, produkcji tego materiału, drzewo w zeszłym roku było tak wysokie, czyli miało, zaraz to zmierzę, 80 cm wysokości. I takie kupiliśmy je. To był gdzieś materiał, powiedzmy, 3-letni. Przyrost tegoroczny, to jest przyrost od tego okółka tutaj. Nie wiem, czy to dobrze widać. Tak, tutaj od tego pąka wierzchołkowego do tego miejsca, to jest tegoroczny przyrost. I on wynosi 60 cm. Tak na oko, ale sprawdzę to oczywiście. Tak, 59. Brawo! Więc jeżeli ktoś was zapyta kiedyś, jak szybko przerasta dąb, możecie odpowiedzieć. Około 60 cm na rok. Ten pęd wierzchołkowy. Nie wiem, jak wam to powiedzieć, ale no, dzisiaj trochę szok przeżyłem, bo okazało się, że ktoś po prostu złamał przewodnik tego dębu. Tutaj jest złamanie. Może je będzie lepiej widać na zdjęciu. No jest mi przykro z tego powodu. Na szczęście dąb monument jest odmianą kolumnową, więc mamy nadzieję, że funkcję przewodnika przejmie pęd równoległy do tego złamanego. I postaramy się tak wykonać cięcie sekatorem, żeby w jakiś sposób wypromować ten przewodnik, aby odtworzył funkcję tego nadłamanego. No bo ten nadłamany musimy niestety usunąć, z niego już nic nie będzie. Musimy dokonać tutaj teraz dosyć poważny zabieg, a mianowicie no, trzeba to usunąć, bo jest złamane. Widzicie to miejsce, więc no, używamy sekatora. Jeszcze tylko uzyskam potwierdzenie od operatora kamery. Kiwa głową, że tak, czyli dobra. Dobra. Tutaj mam nadzieję, że widzicie to obłamanie.
Także to jeszcze skrócimy. Ja to za chwilkę wyrównam, jak będę miał lepsze dojście. Chyba muszę z domu trochę lepszy sekator przynieść, ale to nic. I teraz zobaczę, co się dzieje. Ten pęd przejmuje w tej chwili funkcję przewodnika. My tutaj jeszcze trochę podniesiemy koronę, bo to jest dąb kolumnowy. Jeszcze postaram się, nie wiem czy widać. Widać? Dobra, kiwają głową, że widać. To bardzo dobrze. Więc też trochę podniesiemy to miejsce, od którego będzie zaczynała się korona. Ja tutaj też zrobię cięcie. O, dobra. To mamy. I myślę, że trzeba będzie to drzewko też trochę zabezpieczyć taśmą biało-czerwoną. Tu jeszcze takie drobne rzeczy powycinam. Nadłamane trochę. Okej. Te uszkodzone, zminowane przez owady liście pousuwam. Jest super. Słuchajcie, nasz dąb w okazałości, ten pęd jeszcze usunę, żeby ten dostał sygnał, że staje się przewodnikiem. Więc go jeszcze skrócę. O, on z pąka bocznego, tutaj, tu był pąk wierzchołkowy, z pąka bocznego wypuścił pęd, który wyprowadzimy jako przewodnik i zastąpi nam ten złamany pęd. No, słuchajcie, przyrost, tak jak wcześniej powiedziałem, tu był 60 cm, ten jest trochę niższy, bo 20, 40. No, drzewo trochę odchoruje pierwszy rok, ale mam nadzieję, że przez takie zachowanie, że ktoś to złamał, drzewo, no będziemy musieli rok poczekać, czyli jesteśmy rok tak naprawdę do tyłu. Ale drzewo wygląda sensownie. Zabierzemy się chyba do zabezpieczenia go taśmą biało-czerwoną. Dzisiejszy przekaz dnia. Pierwsza rzecz. Uprzejmie proszę, nie niszczyć nowych nasadzeń. To bardzo ważne. Druga rzecz. Dąb szypułkowy monument posadzony w nawiązaniu do sąsiadującego z nami parku dębowego przy Polanie Popowickiej. Trzecia rzecz. Patogen grzybowy, mączniak prawdziwy dębu i odmiana monument odporna na mączniaka. Będziemy patrzeć, jak się zachowuje to drzewo, jak sobie radzi. Mam nadzieję, że jest okaże się odmianą całkowicie odporną i będzie miał szersze zastosowanie w warunkach miejskich. Jeżeli podobało Wam się to, co dzisiaj zrobiliśmy, dajcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał Harmonia i Pokój. Do zobaczenia. Cześć!